No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem będzie to odcinek z wersji demonstracyjnej gry Gord, która, jak widzicie tutaj w prawym górnym rogu ekranu, będzie dostępna 8 sierpnia tego roku. Już można zużyć preorder. No i ja w zasadzie tutaj nagrywam ją, można powiedzieć tak, za 5.12 na tym festiwalu Dem Steama, ponieważ ostatniego dnia festiwal Dem się kończy o 19, a ja rozpocząłem tutaj nagrywanie o 18.15 tego odcinka. Także no, ale jeszcze rzutem na taśmę, może nam się uda coś tutaj pograć. Także odpalamy kampanię. New campaign. Dobra, dawajmy standard, bo nie mamy czasu. Ważne, żeby coś pograć. Over the years, Calanthea grew under my rule. My campaign to unite the South is almost over. As we speak, my son is directing our army against the remaining forces of the Southern Resistance. Once we're done there, we shall take the North. It's filled with all sorts of vile creatures, but also rich in the gold that I need. Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands. As my steward, you will have one of them at your disposal, the Tribe of the Dawn. Secure the Golden Root before our army arrives. My emissary, Edwin, will watch your progress. Fail me, and you will face a fate much worse than any of the savages you've ever fought before. Okej. To jest oczywiście pierwsze odpalenie w ogóle dema tej gry, także będziemy się razem tutaj uczyć. The Tribe of the Dawn was always a humble community of Dabo worshippers. Their elder, Bogdan, is neither a warrior nor a strategist. When the Calantheans came with their threats and promises, they had no choice but to obey. They agreed to guide them through the Lazatian forests, hoping for peace and survival. Arrival. Tutaj chyba pierwsza misja kampanii, tak rozumuję. No, gra strategiczna. Here we are, Stuart. O. No wonder our king chose you for this mission. You're more than worthy of this disgusting land. Are you sure we're in the right place? Where is that meek old coward who calls himself a Welcome, my lord. I am Bogdan, elder of the Tribe of the Dawn. I will guide you through the Lasatian woods. But if I may, where are your warriors? The king's forces will come when the time is right. Until then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders of the king's steward. They are your people now. I trust you'll take good care of them. We will. If they do their work, do they find a place to set up camp? Yes, sir. Our scouts have found a good spot for our first gourd. A nearby pond should provide enough reeds and food to start a small settlement. Okay. Upper right controls. Here you can access in game settings and control hotkeys, pauza, spacja, dobra, rozumiem. To jest pauza, a play, tu mamy play albo spację, normal speed, increase speed, G. Ok, dobra, rozumiem. I co? Kamera. Move up, move down. Aha, mamy poruszać kamerą, no dobra. No to prost. Zrotować QE, zoom in. My lord, okay. Please order our subjects to move
We should follow our scout's footsteps. We are not safe here. No, już mi się podoba, powiem wam. Dość fajnie to wygląda. Mamy, zobaczcie, pięciu jakichś ludzi. Here you can see all of your living subjects. Czyli tutaj widzisz wszystkie twoje żyjące podmioty. With... ze szczegółową informacją wyświetlaną obok ich portretów. Oho, okej. Select a subject. Dobra, czyli z tego co rozumiem mamy wybrać jakiegoś człowieka. No to wybieram Otto. No i co teraz? A, czyli innego mam wybrać. Okej. Czy na razie jesteśmy w takim samouczku, można powiedzieć. Select all subjects. Proszę bardzo. Reach market location. Aha, tutaj. Idziemy. Nie, to dość daleko. O, dość daleko nam dali tutaj, że mamy dojść. Ciekawe, czy jacyś bandyci po drodze nas nie napadną. Ale dość obiecująco to wygląda, nie? Ta gierka, wam powiem. Właśnie jakaś strategia tutaj, że z elementami magii, coś tego też ma być. Właśnie stwierdziłem, że jeszcze... Wretched wolves! Those are the bodies of our scouts. There isn't much for us to bury, but it seems like one got away. With Dabo's help, he'll find his way back to us. Stwierdziłem, że może nagramy jeszcze tak... na sam finish festiwalu Demsteama. No wiecie, 19 już nie będzie dostępu. Minimapę tu mamy, okej. No dobra, spoko. Otto, son of Esbjörn. To mi na jakiegoś Duńczyka wygląda. W Danii jest Esbjerg. Z tego co kojarzę. Siły. Eksploracja. Słabości. Niewyszkolony w walce. Dorosły. 6 ataku. Głównego ma 3. Drugiego ataku. Zobaczcie. Reach the pond. Dobra, coś mamy. Musimy iść do tego pondu. O, 50 złota, zobaczcie, zebrałem. A coś trochę tą myszką się słabo przesuwa tą kamerę. Lepiej jest chyba, już widzę, w USD ruszać kamerą. Dobra, idźmy tu, gdzie nam pokazuje ta mapa. Ciekawe, czy jacyś wataszkowie nas napadną. Kombat, już będzie walka. Z niedźwiedziem, zdaje się. No dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. O kurde, jest! Niedźwiedzi, Jezu! One nas zabiją, coś czuję. Coś czuję, że tu... niezbyt mądrze taktycznie walczymy chyba. Udało się. Oni musieli być coś słabi chyba. Kurde, z niedźwiedziami przegraliśmy. Tu coś jakieś... aha, widzicie, to leczy zdrowie. Te grzyby, które pozbieraliśmy. Trochę nas podleczyły. We've reached the pond our scouts told us about. It is indeed a fine location for a gourd. We have access to water, reeds, and other resources here. But first, let's build a palisade. These wooden walls will be the main defense of our new settlement. Okay, palisadę mam zbudować. Upper panel. This panel shows the amount for your resources. Drewno, reed, to jakieś kurde zboże. Food.
Nie wiem, co to jest to lead. Jakoś, albo trzcina, czy coś. To jest food. No to wiadomo, jedzenie. Clay, no to jest ta. Glina. Iron, czyli żelazo i złoto. Gourd Grove, Gourd Sanity. Dobra. Is used to build structure in Indian level. Dobra, czyli potrzebujemy drewno i tego drugiego surowca. Action menu. Menu populacji, budowy. Widzicie, mamy 5 na 8 ludzi. Building progress. No dobra, czyli co mamy? Aha, zbudować palisadę, nie? Mamy. Ale co, tak od razu od palisady, a nie jakieś chaty drwali? My first goal, build palisade. No dobra. Start building. Aaaa, zobaczcie. No to co to? Nie wiem, o co chodzi. Dragnote. A, możemy jakby, zobaczcie, tak jakoś. Bo tu jest coś, że za daleko jakby, z tego co rozumiem. No dobra, to taką zbudujmy, niech będzie. 150 drewna, coś tu pisze. Initial gourd size cannot be too small. I na wizytę Taria coś pisze. Setup in a visited area. O, dobra, już coś widzicie bliżej, muszę to. Tak myślałem, że to będę musiał bliżej jednak podciągnąć. Dobra, to podciągnijmy tak, żeby faktycznie to po prostu tutaj ten nasz region. A, coś jest, że za małe teraz jest chyba. Cannot be too small. I zobaczcie, nie mamy. Oj. Dobra, czyli musimy trochę poszerzyć jednak. Nam piszą, że jest trochę za małe. Tak to jest cacy, ale... ale trochę za małe. No kurde, no ile jeszcze? O! Ponds cannot be near inside policy. Dobra, czyli tego nie możemy poszerzać tam, bo tam coś jest. Dobra, to tu poszerzmy na dół może. Bo cały czas nie mam tego. A, okej. Okay. Cały czas mamy, że jest za małe. O, dobra, czyli takie może być. No dobra, no to zbudujmy. Ale kurde, zobaczcie, ile się napracowałem. No i co, Rania ma być? Nazwa naszego gorda? Nie, ludzie, my to nazwiemy inaczej. My to nazwiemy ten biskupin. Biskupin nazwiemy naszego gorda. O, Apli. Będziemy budować. No i zobaczyłem, co z tego wyjdzie. Kurde, ciekawe, w jakim czasie oni to zbudują, nie? Czy zdążymy w ogóle w tym odcinku to zrobić, bo zaraz się festiwal Dem skończy. A, my możemy przyspieszyć czas, zapomniałem właśnie. Ło, szybko. Good. The palisade will keep us safe.
Now we need to think of how to make use of the resources we have. Aha, tylko ja nie mam za dużo tutaj surowców w ramach tego mojego gordu, nie pomyślałem o tym. Hold on, old fool. This is just a minor stop on our way to the cartographer. He's waiting for us with instructions on how to reach the gold. I don't want to grow roots in this dump. My lord, I promise we will move on as soon as we have fortified our current position. For now, I suggest building a lumber mill, a forager's hut, and a thatchery. Okej. Okay. Ale tutaj kurde może i zły wybrałem kawałek ziemi, bo właśnie to jest w zasadzie polana, goła ziemia. A lumber mill does sound useful. Fine then. But be quick about it, steward. Tu jakieś trochę kamieni, jakieś jedno drzewo mamy, ale większość rzeczy mamy poza tym. Poza naszym... Dobra, mamy zbudować lumber mill nam tu każą. Czyli to do... O, tu możemy coś zbudować? Moment. Będzie to postawić. Tam jest... Aha, tu jest wejście jakby. Dobra, może tak postawmy. Tu są jakieś, tu jest jakieś drzewa, tu są, tu jest ta brama. Main gate. Oni będą tędy wychodzić na pewno. No, czyli że tutaj, no tu mamy jakieś dwa drzewa, dobra, to je najwyżej będą rąbać. I tu możemy przypisać ludzi, zobaczcie. Dobra, to z kogo zrobić drwala? Ty się nadajesz do tego? Oj, przypisałem już. Nie, kurde. Moment. O, ten już pracuje. Nie, chciałem zobaczyć, czy się nadaje na drwala. Bo oni mają jakieś tutaj zdolności przecież. Dobra, pracuj już. Pracujesz? Jak się te zdolności sprawdzało? Moment. Na det. A dobra, przypiszmy kogokolwiek, później najwyżej będziemy tym rotować. Przypiszmy, ja wiem. Karys, też rąb. I przypiszmy... na dead, proszę bardzo. Mamy trzech ludzi w Lumbermicie. No i teraz mamy misję, żeby zebrać trochę drzewa. Gather and deposit some wood. No dobra. Przyspieszmy czas. Ale bo on całkiem nieźle rąbie, no. On ma chyba większy talent od tych kobiet. Do rąbania drzewa. O, bo on dostarcza drewno. Dobra, jest. Co teraz? Thatchery teraz mamy zbudować. Thatchery. To będzie nam zbierało ten drugi surowiec. To zbudować. Dobra. Wszystko jedno. Powiedzmy tu. Tu jednak trochę drzew mam, nie? Bo tu jest kilka drzewek. Tu jest jakieś drzewko. Tu też. Niezbyt mało mamy w obrębie. Ale coś, jakieś drzewka mamy. Ciekawe, czy to do tego thatchery będziemy mieć. Surowce tu gdzieś w pobliżu. Zaraz się okaże pewnie. Cherry. A, tu jest. No mówię, to jest jakaś trzcina chyba. To są te tacze, widzicie? Tam nam
pokazuje od razu, ale od razu zobaczcie, dobry obszar mu zaznaczyło, także fajnie. No dobra, no to przypiszmy tych pozostałych, no nie mamy tutaj zbyt wielkiego wyboru, czyli Otto idziesz do tego i Bevin też idziesz do tego, no bo już nie mamy ludzi w zasadzie, także teraz trochę tego Reedu musimy zebrać. A więc tak, to jest trzcina, widzicie? Czyli głównymi surowcami w grze jest drewno i trzcina, taka w zasadzie jakaś wodna tutaj. O, już się coś dzieje, jakaś kurde burza. Ale muszę wam powiedzieć, że fajna gierka, podoba mi się. Na pierwszy rzut oka. Gdzieś, widzicie, zbudowaliśmy taki biskupin. No, mamy tu nazwę. Teraz będziemy się rozbudowywać. Ale tutaj, w tym pierwszym odcinku, znaczy pierwszym i ostatnim w zasadzie z dema, no bo to jest... Gram tutaj w tą demówkę, no to za dużo nie ugramy, bo tu 40 minut maksymalnie będę grywał. Suppose you people are used to starvation, but I am not. Steward, order these peasants to bring me some food. Jedzenia chcę. Sire, if I may, our people had some rations saved, but we will run out soon. We really need to start gathering food. Dobra, musimy jedzenie, dobra. Już widzę, że będą łowić ryby. Okej. Okay. Dobra, czyli dajmy tutaj jedną pałkę. Forager, no, czyli chatę zbieraczy. Tak myślałem, że tak będzie. No to zbudujmy chatę zbieraczy. Fajnie, czy fajnie? No ciekawe, że dróg nie musimy budować. Dobra, to chatę zbieraczy to w ogóle jakoś ściepnijmy na wejściu. A, tylko nie będzie budowniczych, bo nie ma siły roboczej. To moment. To musimy kogoś... wywalić. Kurde, jak cię wywalić? No i teraz jest problem. Kurde, nie wiem jakich... Dobra, niech zaniosą może to drewno. Czy oni teraz będą budować? No to jest ciekawe. Dobra, ty no chodź, no tu, tu buduj. O, widzicie, możemy tak kliknąć po prostu na chłopa i zacznie nam budować. Dobra, ty też chodź tu. Tu cię zabrałem jednego. Ta, a nie, nie odkolejkowałem, tylko im po prostu... Oni tak tu pracują, tylko widzicie? Po prostu im kazałem budować. W budowie wrócą do pracy. Grove. Grove Level Settlement. The gourd is flourishing, sire. Next level 900. Dobra, czyli mamy drugi level wzrostu jakby tutaj. Bazowe struktury, specjalistyczne struktury. No dobra, tylko że nie zbieramy tutaj jedzenia. Tu musimy przypisać ludzi. Oj, do zbierania jedzenia to damy za dwóch. Dobra, ty idź, Karys. Zabierzemy z Lumbermilla i dajmy też Bevina. Niech dwóch zbiera jedzenie. Przydałby nam się wzrost liczby ludności, bo mamy 5 osób, to jest mało, nie? Jak widzicie, już możemy mieć 10, ale dobra, jest nowe urodzenie, coś tu pisze. New Bird. Jest w trakcie. No, to by było spoko, byśmy mieli 6 ludzi.
No to przyspieszmy. Teraz jesteśmy w trakcie misji, żeby oni zebrali jakieś jedzenie. Tu już Cykarys coś zebrała. No, jakieś grzybki tu zbierają. Ale fajne, wiecie, trochę mi Settlersy przypomina. Dziękuję za zaproponowanie nam jedzenia. Even though starvation won't make us bleed, it will weigh heavily upon our subjects' mental state. If we neglect their sanity, they will flee our rule. Okay. Insubordinates like that should be punishable by death. Feeble minds. In Calanthea, we would give our soldiers some wine to calm their nerves before the battle. My lord, we don't have wine here, but we do pride ourselves on making a great drinking mead. Mead, you say? That doesn't sound too bad. However, the basic comfort of staying within the range of a torchlight helps a lot in our sanity regeneration. Our scouts can provide light to everyone venturing outside of the palisade, but I would recommend to build both a meadery and scouts tower. Bierze scoutów będziemy budować. Yes, yes. But let's start with the meadery, shall we? Meadery najpierw. Sanity level 3. Mamy informacje. Nowe struktury mamy dostępne. No dobra, to zbudujmy to Midori, tak jak oni tutaj chcą. O. W Advanced mamy. We've run out of storage space for our wood. We need to build or upgrade a storehouse. Storehouse musimy pod wood zbudować, zobaczcie. Jak tam z tymi ludźmi? Kiedy urodzenie? Al. Idol. Kurde, daleko do nowego birdu. A, musimy, zapomniałem. Musimy przypisać kogoś do budowy. Dobra, dawaj na det. Kończ już wkładanie tych drewna. Chodź i chodź tu. Buduj mi to. Widzicie, ludzi mi będzie do tego wszystkiego brakować. No bo przecież wszystko musi być zbierane, nie? Chociaż tego drewna już trochę nazbieraliśmy. No na det pójdzie teraz tu, do tego nowego budynku, żeby ktoś tu pracował. Żeby to nam funkcjonowało też, no. Proszę. Starczy na det, myślę. Co to jest, jakieś picie? No coś tu chleje. A, czyli oni mogą tutaj coś odnawiać swoje sanity, widzicie, w tym miejscu. O, no to nie, no to dobra. To ty zaraz stąd wychodzisz. Dobra, dobra. Storehouse, dobra, to ona pójdzie jednak to na det do czegoś innego. Dobra, wyjmujmy już stąd, bo się upije nam w końcu. Dobra, idź tu może. Te cherry wysłałem na dead. Drewna już mamy max. Dobra, tego drewna, bona. Wyślijmy tu. Niech on zacznie chlać. Jeszcze Bevan i Karys też muszą iść. Dobra, Karys. Chodź tu. Widzicie, ten żółty pasek się napełnia, jak oni tutaj są. I walą gaz.
No piją razem, no to powinno rosnąć prawdopodobieństwo, kurde, nowego birdu chyba, nie? Czyli nowego urodzenia. Otto też musi zaraz... Dobra, to ty idź, Bon, do czego ci tu dać? Dobra, Bona dajmy może do zbierania jedzenia jednak. Karys. Karys wypadł stąd. Bevan tutaj. I Otto tutaj, bo oni jeszcze są zmęczeni. A, no i musimy jeszcze wieżę skautów, widzicie, zbudować. No i kurczę, powoli niestety to demko będziemy kończyć, ale fajna gra. Cieszę się, że na koniec jeszcze festiwalu Dem Steama to ruszyłem, bo kurczę, chyba trzeba będzie ograć to, jak będzie wychodziła premiera, co? Dość dobrze to wygląda. Tak przyjemnie. Ja to lubię, takie relaksujące strategie. Dobra, Bevan i Otto już prawie są dobrze tutaj. To weźmy chyba... Weźmy Bevana. Niech tam zbuduje... Tu będzie military. Nie, Basic, Scout Tower. Poza tym? Czy nie? Nie, tutaj. Oj? Myślałem, że rotate mogę zrobić, ale chyba nie. Bo jakoś inaczej się tu rotuje tymi budynkami. Ja nie wiem, czy ja to mogę poza tym w ogóle zbudować? Chyba nie, zobaczcie. Chyba nie, no nawet... Nie, no nie mogę poza tym, czyli w gordzie musimy umieścić. No dobra, to zbudujmy tu. No to ziomeczku Bevan, buduj to. I Otto chyba już też jest świeży, to też to buduj. Potem wracać do roboty. Widzicie, że tutaj takie chlańsko im zrobiliśmy. Aha, i mamy kogoś tutaj przepisać do wieży skautów. No dobra, to przypiszmy powiedzmy Bevana, on mi tutaj dość dobrze wygląda. That hygiene isn't your best suit, but don't your people ever wash? Stuart and I could use a bath. Yes, of course, my lord. Our balia is constructed in a way not only to provide hot water, but also make the best use of our healing herbs to regenerate people's health. Huh. Heard that, Stuart? Order them to build it right away. Filter regeneration, dobra, jakieś zobaczcie, jakieś bale z wodą będziemy budować. Balie. Jakieś kurcze łaźnie. Dobra, Bevan jest to jakby naszym. Scoutem. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda teraz. Wynik nasz. To ciekawe, czy on może gdzieś tam pójść w takim razie? Chyba tak. O! Karys, co wy tam robicie? Zobaczcie, jak daleko poszli na grzyby. Za daleko poszli na grzyby. Coś strasznego. Dobra, musimy zbudować to, co oni chcą. Niedługo nowa ciąża, tyle dobrego. I musimy zbudować
Balię, właśnie. Balię. Nie, nie, Bewen niech nie buduje. Niech, nie wiem, na D to zbuduje. Kurde. Zobaczcie, co z tym się dzieje. Taki ranny. Bo on jest okrutnie ranny. Dobra, bo on, chodź tu. Ziomeczku, już tam nie idź. Lepiej, lepiej to buduj. Żeby się nie przekręcił czasem. Ci zbierają też nie wiadomo po co, jak tu już coś pisze Max. Dobra, no dead. Chodź tu. Buduj tą balię. Bo zaraz nam się festiwal dem, kurde, skończy. Chociażbyśmy jeszcze balię zbudowali i zobaczyli, co to będzie. Ale tak wstępnie fajnie wygląda gierka, nie? Zaraz będziemy mieli szóstego człowieka. Jest, mamy szóstego człowieka. Orachim. Aboy. Dobra, niech będzie Orachim. Akceptujmy. Tylko, że chyba nie będziemy go mogli przypisać, bo to dziecko. Kurde, to słabo trochę. Czy będziemy mogli? We've run out of storage space for our reeds. We need to build or upgrade a storehouse. Gdzie ten Orachim poleciał? Nie, łazi. A nie zbiera też, tak? Dobra, no to też może pracować, wychodzi na to. Dobra, ten Bon coś jest chory. Idź tu się leczyć. We should search this area of the forest. Maybe with Dabo's help, we'll find the scout who fled from the wolves. Campaign progress. You're about to finish first scenario campaign mode. Once the last main objective marked by. Okay. Coś tu pisze, że jesteśmy blisko przejścia. Track to the scout. Aha, musimy chyba namierzyć scouta coś. Dobra, no to tego naszego musimy wysłać chyba, ale właśnie to... A nie, Bevan był tym scoutem naszym, tak? A, bo ja go tu wysłałem, dobra. To idź, no tu jeszcze poszukajmy, ale kurde, za chwilę będę musiał kończyć, bo... Już dochodzimy do końca naszego czasu. 38 minuta nagrania. Zacząłem 15 czy nawet 16 ponagrywać 6. Uciekaj. No dobra. Chyba nie będę próbował zabić tych wilków. Bo już nie mamy czasu na to, wiecie? Za chwilę i tak nas wywalą chyba z tej gry, bo się kończy ten... We've run out of storage space for our reeds. We need to build or upgrade a storehouse. Ten festival dem. Także no dobra, myślę, że w tym momencie będę kończył ten odcinek z dema wersji gry Gord. No myślę, że całkiem ciekawa tutaj wyszła gierka. Całkiem ciekawe demko, także myślę, że pełna wersja też będzie interesująca i chyba trzeba będzie się jej przyjrzeć. Także trzymajcie się, do następnego, no i cześć.